Jesienne dni muzyki organowej i kameralnej w Archikatedrze Łódzkiej to cykl koncertów muzyki klasycznej organizowany przez Parafię Archikatedralną Świętego Stanisława Kostki w Łodzi oraz Fundację Carpe Diem z siedzibą w Łodzi. Jest to cykliczna impreza organizowana w dwóch cyklach, w cyklu wiosennym i jesiennym. Jest to już kilkanaście edycji za nami, właśnie tych, tych bliźniaczych festiwali. Mamy już swoją wierną publiczność. Koncerty cieszą się coraz większą popularnością, coraz więcej łodzian przybywa na, na te koncerty. Ideą festiwalu jest promocja oczywiście muzyki klasycznej oraz promocja naszy, naszego katedralnego instrumentu, naszych organów katedralnych. Wspomnę, że. Że jest to wysokiej klasy instrument koncertowy pochodzący z 1978 roku, zbudowany przez niemiecką firmę Wolfgang Eisenbart. Tak naprawdę w katedrze mamy, mamy dwa instrumenty: są organy duże, organy małe. Czasami też do celów koncertowych wykorzystujemy te organy małe, aczkolwiek podczas tegorocznej edycji jesiennych Dni Muzyki będziemy mieli okazję wysłuchać no tylko organów wielkich, tych, tych właśnie na dużych chórze. Zabrzmi bardzo dużo ciekawej muzyki, muzyki takiej mniej znanej, także staramy się tutaj podnosić także ten poziom muzyczny, włączając coraz więcej utworów mniej znanych, tak aby móc zaprezentować także właśnie te utwory, które niekoniecznie często goszczą na, na, na festiwalach. Tym bardziej, że Łódź no, jednak jest, jest dużym ośrodkiem muzycznym. Mamy tutaj Akademię Muzyczną. Mamy wiele, wiele szkół, więc i, i to grono odbiorców takich, no nazwijmy koneserów muzycznych jest dosyć duże i staramy się tak dostosowywać program, aby, aby móc właśnie zaspokoić także te gusta bardziej wyrafinowane, gusta muzyczne. Naszym partnerem w tym roku jest także Narodowe Centrum Kultury z uwagi na trzeci koncert. Będzie to koncert z chóru Zgrodna, Chóru Polskiego Zgrodna. Jest to duże przedsięwzięcie i, i właśnie organizowane jakby tutaj przez y, oczywiście Fundację Carpe Diem, Archikatedrę Łódzką, ale także Narodowe Centrum Kultury.